Oblicz sumę pierwszych 50 wyrazów szeregu. 1 plus 10 jedenastych plus 100, 121 i tak dalej. No i chyba łatwo jest zauważyć, że mamy tutaj do czynienia z szeregiem geometrycznym, to znaczy każdy następny wyraz, czy też z sumą ciągu geometrycznego, czyli szeregiem geometrycznym, dlatego że każdy następny wyraz powstaje przez pomnożenie poprzedniego przez ustaloną liczbę zwaną ilorazem ciągu, czy też szeregu geometrycznego. No i w tym przypadku widzimy, że żeby z pierwszego wyrazu dostać drugi, to mnożymy pierwszy przez 10 jedenastych. No i podobnie, żeby z drugiego wyrazu dostać trzeci, znowuż mnożymy przez 10 jedenastych. Wobec tego to jest iloraz tego ciągu geometrycznego. No i teraz w jednym z poprzednich filmów wyprowadzony był wzór na sumę iluś tam wyrazów szeregu geometrycznego. Może napiszmy tak, tu mamy już sumę 50, czyli ktoś nazywa S50. No i to jest suma pierwszych 50 wyrazów ciągu geometrycznego. No i ten wzór wyglądał w ten sposób, że to był tak pierwszy wyraz, tu jest pierwszy wyraz, jest 1 razy i on był mnożony przez pewne wyrażenie, pewien ułamek. W liczniku było co? W liczniku było 1 minus właśnie to Q, w naszym wypadku jest 10 jedenastych, właśnie iloraz, do potęgi, no tyle wyrazów, ile chcemy, sumę ilu wyrazów chcemy policzyć, czyli w naszym wypadku to jest do 50. No i to było wszystko dzielone przez 1 minus 1 minus Q. No i ten wzór pracuje dla Q różnego od 1. Z drugiej strony, jak Q jest równe 1, no to bardzo łatwo jest taką sumę policzyć, bo wszystkie wyrazy są takie same, trzeba po prostu dodać je do siebie, czy też pomnożyć przez 50 wtedy. Tak, czyli to jest 1 minus 10 jedenastych. No i możemy to troszeczkę sobie uprościć, mianowicie no 1 minus 10 jedenastych to jest 1 jedenasta. No tutaj mamy 1 minus 10 jedenastych do potęgi 50. Wiele tu już nie możemy zrobić. No a to jest 1, będzie 11, prawda? Podzielić przez 1 jedenastą, znaczy pomnożyć przez 11, czyli 11 razy 1 minus 10 jedenastych do potęgi 50. Taka jest suma pierwszych 50 wyrazów tego szeregu. No, mamy tutaj jeszcze jeden przykład. Tutaj mamy 1 minus 99 setnych plus 99 setnych do kwadratu minus 99 setnych do trzeciej i tak dalej, aż do 99 setnych do 79. No i znowuż, tutaj mamy kolejne potęgi, widać, więc jaki jest iloraz tego naszego ciągu geometrycznego, ano tutaj mamy minus 99 setnych, czyli drugi wyraz jest minus 99 setnych, prawda? Możemy to napisać jako 1 plus minus 99 setnych, czyli mnożymy przez minus 0,99. Następny wyraz jest plus 99 setnych do kwadratu, czyli żeby stąd przejść tu, no to mnożymy przez znowuż z drugiego do trzeciego, mnożymy znowu przez minus 0,99 setnych. Więc tym razem iloraz jest ujemny, minus 99 setnych. No czyli znowuż pytanie jest takie, chcemy zastosować nasz wzór, pytanie ile mamy tu wyrazów. No tu jest Q do potęgi 79, no ale wyrazów tu jest ile? No Q do pierwszej, drugiej, trzeciej, 79 i jest jeszcze wyraz pierwszy. Czyli tu jest wyrazów 80. No i znowuż ponownie, pierwszy wyraz jest 1, czyli mamy 1 razy 1 minus i 1 minus Q, czyli tak jest minus 0,99 do potęgi liczba wyrazów, czyli 80 podzielone przez 1 minus minus 0,99 setnych. No to tutaj możemy jeszcze troszeczkę sobie uprościć, no tę jedynkę możemy zaniedbać, no, mnożenie przez 1. Tutaj mamy parzystą potęgę, wobec tego czy minus, czy plus to jest to samo, czyli możemy to zapisać jako 1 minus 0,99, powiedzmy, do potęgi 80. I wszystko to jest, prawda, odejmujemy 99 setnych, czyli dodajemy, czyli to będzie 1,99 setnych. Taka jest ta suma tutaj. No i mamy jeszcze jeden przykład. Oblicz sumę pierwszych 30 wyrazów ciągu zadanego rekurencją.
No i jaki to jest co? Ciąg, prawda? Pierwszy wyraz jest 10 i tu jest ta rekurencja, znaczy wyraz numer i powstaje przez pomnożenie wyrazu o numerze i minus 1 razy 9 dziesiątych, prawda? Czyli to jest właśnie ciąg geometryczny, czyli to jest iloraz, czyli q jest 9 dziesiątych, no a to jest nasz A1, czyli znowuż S30, suma pierwszych 30 wyrazów to jest A1, czyli 10, prawda, to będzie pierwszy wyraz, razy 1 minus iloraz do potęgi, która jest równa liczbie wyrazów, czyli 1 minus 9 dziesiątych do potęgi 30, no i to jest dzielone przez 1 minus q, czyli 9 dziesiątych. No dobrze, możemy to sobie troszeczkę jeszcze uprościć. 10 razy 1 minus 9 dziesiątych do potęgi 30 podzielone przez 1 dziesiątą, no ale dzielić przez 1 dziesiątą to jest mnożyć przez 100, czyli ostatecznie to jest 100, mnożyć przez 10, ale tu jeszcze mamy 10, także razem będzie 100 razy 1 minus 9 dziesiątych do potęgi 30.